Was soll man aber jetzt machen? Und ein zweites Mal, da habe ich sie gesehen auf der Ringstraße, beim Kaffeehaus, du weißt ja, nicht wahr? Ja, ich weiß, beim Lobacher, ja, da. Ja, das weiß ich. Ja, da habe ich sie gefragt, Fräulein, geh mal. Und was hat sie denn gesagt? Ach, zu den Herren absolut nicht. Und ist sie nicht gegangen? Na, na. Fahren Sie aber mit dem Fiaker. Das ist du wohl aus. Vodnja, Pjatnica, Zavra, Subota, Voza, Roz... Ах, Донна, в этом... Возвращайтесь, воскресенье. Воза... Браш... Донна, в этой состоянии шпраха. Як ми пили-то зом, як ми пили чечи день. Чечи в нос, знаете, злого не можно вычувать. А в Львове, як Бога кота, ми нить не болял. Так и кухали меня. А ты ми мовиш немец. Jak ci boli? Moja ciotka to na zęby umarła. O rany boski, z bólu? Nie, połknęła szczękę. To daj bol zdrowie. Daję 20 kierenek. Nie bary. Ja chcę tam kierować. No. Stasiek, uspokój rzesz się. No. Ty tu jesteś krótko. Ale ja, widzisz, mówili wojna, już się biłem. No i biłem się, całe 5 dni. A tu siedzę już 2 lata. 2 lata. Wieczna niepewność. Kto jest górą? Kto ma prawo rządzić naszym życiem? Biali czy czerwoni? Żyjemy jak otępiałe zwierzęta, których już nikt nie pilnuje, ale którym także nikt nie daje jeść. Jesteśmy wolni, ale tym bardziej uwięzieni. Co będzie jutro? Ćwiartkę machórki i bibułka. Musisz to zapisać do swojego pamiętnika. Widzisz, sensacja dnia. Trzeci gonitwie płacili za aliantę braci. Ty nie masz pojęcia, jak ona szła. Cudo, mówię ci, z miejsca do miejsca. Sama jedna, jak talala. Rozkosz było patrzeć. Zresztą ja przeczuwałem, że tak będzie. Faworyt mojej stajni. Dostałem go wczoraj od mojej Zosi. Tatusiu. Jak ty nie chcesz ze mną rozmawiać, to ja pójdę do mamusi. No Zosinka. Ja chodź Zosinka, chodź do domu, chodź, bo przystudzisz sobie spinku, chodź.
Józefku. Znowu dziś nie w humorze? To nie humory, to... No wiem, ale żeby się tak poddawać? Ty, mężczyzna, oficer. 4 lata niewoli, bezsynności. Gdyby nie ty i dziecko, dawno bym... Przecież ta niewola wiecznie trwać nie może. Tak, masz rację. Prędzej czy później to się musi skończyć. A wtedy wrócimy do kraju. I Zosia wychowa się w Polsce. Nie tak jak ja. Ja znam moją ojczyznę tylko z opowiadania. Pokażę ci całą Polskę. A któregoś dnia pojedziemy do ciotki. Zajastrowo. Zobaczysz, jak nas przyjmie. Poczęstuje nas racuszkami, jakich na całym świecie nie ma. A ja dla cioci zrobię warenie. Konfitury. Mamusiu, tatusiu, ja mam konika. Janina Matwiejna, pan Matuszewski czeka na kajak. Dobrze, Stiopa. Konie nie gadają. No, Zosinka, a ja już takoj koń, to gada, Zosia. Дядя злый, ходит по покою и так раз. Да, пенькне то повидялось, але я, пане добродею, здания твоего не поделял. А то же и мы, пане добродею, в 63-м, так уж мышлели, да, выстарцы взять за думальтувка, а уж Польска вольна. I co wyszło z tego? Ale... Nie chcę być krukiem, ale jak człowiek tyle lat żyje tu i myśli... Ale dziadzio sam nie wierzy w to, co mówi. Cześć! Ławku, dlaczego tak późno? Przepraszam, Janeczko, nie mogłem wcześniej, wszystko wytłumaczę, ale głodny jestem jak wilk, nie masz pojęcia, Stefan. No, siadaj. Już siadam. Zaraz się nakarmimy. Na, smacznego, dziękuję. Władzio miał dzisiaj wyścigi. Miał wyścigi. A czy mój konik wygrał? Wygrał, przyszedł pierwszy. Ile mu płacili? Dużo. Ćwiartkę maforki i całą paczkę bibułek. A we francuszkiem? O, we francuszkiem płacili mniej. Tylko 5 papierosów. Widzę, że ojciec chrzestny wychowuje Zosię na żokeja. Kochany dziadzio Matuszewski. Otóż muszę wyjaśnić, panie dobrodzieju, że po dłuższym niepowodzeniu nasza stajnia przyszła nareszcie pierwsza. Ale pili. Co pił? To nikt nie pił, to zombie pili. To nie mogę przyjść do siebie. A to idź do diabła. Dobrze ci mówi, popatrz, jak ja się chcę napić tę herbatę, to te na tę stronę, na to nie wolno brać i nie wstawą szkołę. Nie, no ja to rozumiem, bo po mnie także zęby bolały, tylko, tylko że ja mam lekarstwo. Lekarstwo? Jakie masz lekarstwo na zęby? Rozumiesz? Bierzesz takie drewno, i tu do nogi, rozumiesz, przywiązujesz w tym miejscu, tylko no, mocno, rozumiesz, tak, żebyś czuł. Za deseczkę, bo... No, więc słowo ci daję, no spróbuj, no. No to wariata ze mnie robisz, to mi... Kocki dwa, stare burę obydwa, nic nie będą robiły, tylko Zosię bawiły. Zosię. Wódź, to panie dobrodzieju nie wszystko. Prócz wodza trzeba mieć i ludzi. Ludzie są. Ho. Ludzie u nas zawsze byli i będą. Ale nasi ludzie zawsze sobie, panie dobrodzieju. A tu trzeba o sobie zapomnieć. Wiesz, czego nam zawsze brakowało? Posłuchu, karności. Posłuch i karność będzie, bo mamy wodza. Daj nam Bóg.
Bój się Boga, Władek, ratuj, tak ciebie zabiorę, ja Boga, koni mogę wytrzymać. To poproś to Nikiforowo, żeby dała konie do miasteczka, do dentysty, rozumiem. To każe sobie zęba wyrwać. Czyś ty oszalał? Teraz w nocy będziesz jechał? No co w nocy, nim przyjadę, to będzie dzień. No tak. No chodź, coś wykombinujemy. No to fajny chłop siebie, chodź, brać. Zięciu. No? A ty co kulejesz? A proszę ciebie, to pomyśl sobie, ta ten Jurek, ten bagier skończony. A mówił mi, żebym ja te deseczki przywiozł sobie do nogi. Po co? Że mnie ząb przestanie boli. A to ci już pół dnia jest cholera i tak mnie boli, i noga mnie boli. Rozumiesz, i ząb mnie boli, ja to cholera odwiązuję. Nie odwiązuj. Nie odwiązuję. Nie, to ci na pewno pomoże. Mnie się daje, że wy mnie tu wszyscy kiwacie, tu na tej Syberii. No chodź. To mi potrzebna była ta wojna, to jak ten ból zęba. Takie kiwanie, we Lwowie tego coś podobnego by nie było, że coś takie... Myślę o nim często. Wszystko, coś mi powiadał, rozpatrzyłem głęboko. I wiesz, panie dobrodzieju, dziwna rzecz. Śnił mi się tej nocy. Wozy szarpał, papierosy, panie dobrodzieju, ćmił jeden za drugim, to widziałem. I myśli jego widziałem. Znam je, boś mi przecie tyle o nim mówił. Ale twarzy jego nie widziałem. Oblicza, panie dobrodzieju, nie znam. Jakaż ta jego twarz? Panie, no ta prośba, nie wie pan, gdzie tu można zęba wyrwać? Nie, pani mają. Nie, pani mają. Pażasta, panie, gdzie tu jest zębodral? Nie, pani mają. A niech się szlak trafi, jak mnie zęby bolą. A tu, brat, jest tu jakiś dentysta, żeby wyrwał? Co ty? Zęba? Jezus Maria, mi ojcze. Ty proszę, puść się no. To będzie dopiero prawie. A w obliczu wielkiego wydarzenia wszyscy jesteśmy równi. Muszą zniknąć wszelkie zapatrywania polityczne i różnice kastowe. W świadomości naszej musi istnieć jedna tylko wielka myśl o Polsce. Gdy na Sybirze powstaje polska formacja wojskowa, naszym obowiązkiem jest... Wszyscy do wojska! Do wojska polskiego! Do wojska polskiego! Idziemy! Wszyscy idziemy! Idziemy! Ja z tobą! Idziemy! Tak! I wrócimy śnieżną drogą
czerwone od krwi ojców i braci naszych bojowników wolności. Zrozum, to jest obowiązek żołnierza i Polaka. A w takiej chwili serce musi milczeć. Wrócimy do kraju z bronią w ręku, rocząc morze krwią. Tym razem nie w smutku, lecz w radości przelam. Ja nie mogę. Za stary jestem. Zabraknie mi sił. Ale tych moich synów, tu urodzonych, a jednak wychowanych z myślą, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Droga mocna przemądrzeła, mocno mocnie zęby. Wasz bardzo prosty, wielki mocny do Polski. Za swoim przerodem, złączym się z narodem. To jedno tylko, panie dobrodzieju. Obyście wszyscy szczęśliwsi byli niż my. Obyście potrafili. Daję wam to, co mam najdroższego. Orzelek, który był ze mną w lasach w roku, panie dobrodzieju, 63. Ten orzełek. Błogosławię was. Nazwisko! Panie Józef! Żebym ja i Andrzej poszedł, bo on stary rzeczywiście, prędzej! Już! On poczekaj, zdąży się! Władysław Warczyk! O, z Warszawy! A jaka ulica? Samo serce, Podwal! Który numer? 7, bo co? Rany Julek, to sąsiad, ja z po 10. Tam gdzie rzeźnik? O, właśnie! Moja mama tam codziennie kichę kupuje! Nie, serce! Już się was na miejscu dobrałem! Pada z donu! Ta nie ma czasu na romansy! Ta pójdź nas przede wszystkim z Lwowo! Serwus, rozumiem! To dobra jest! Następny! Imię! Nazwisko! Tomasz Kosicki, inżynier! Ale jadę sam. A z kim? Mam pięć koni. Pięć koni? Przydadzą się. Przydadzą się naturalnie. Dzielne chłopy, panie rozmistrzu. 20 lat służyłem w obcym mundurze, marząc zawsze o jednym. Polskie wojsko. Polska komenda. Sztandary. Własny rząd. Własnocna armia. Gotowa odeprzeć każdego, kto by się ośmielił wtargnąć na nasze ziemię. Tak, tak, panie poruczniku. Mocna armia to najważniejszy czynnik gwarantujący dobrobyt obywatela, rozwój oświaty i sztuki. Oto sens państwa. Pójdzie pan z tym listem do komendanta garnizonu, generała Pietrowa, po broń. Tak jest? Rozkaz. Idę po broń. Nie wszyscy czekają na mnie w zajeździe. Rozkaz! Bardzo, ale nie krępujcie się. Panie, proszę. Nie my na zdrowie. Proszę. To nie umiem panom powiedzieć, jak się cieszę. Nie jest ciężko, panie. Nie my, panie. Bo to człowiek strzela, a pan Bóg kule nosi. Może jeszcze wódeczki, co? O, ja naleję, ja naleję. Proszę bardzo. No, gdyby mi ktoś powiedział, że będę tu na Syberii razem z panami w wojsku polskim, nigdy bym nie uwierzył. No, wojsku, no, proszę pana. No, proszę. Вот смотрите, германская игрушка. Хитрая штучка. Немец Фридиан выдумал. Это купите, братья. Сколько хочешь? 40. Керенку. Ладно. Стоя, стоя, не бьем, бьем, стоя.
proszę pani pomścić. Ale to władzę. Załatwiłam sprawą. Dziś kupiłam ciepłą bieliznę dla Stefana i dla ciebie. Dla mnie? O, dziękuję ci bardzo, Janeczko. No, macie taką ciężką drogę przed sobą. No, to przesada. Wcale nie jest taka ciężka. No cóż, dwa dni idziemy pieszo do Sławgorodu. Bagatela. Głupstwo. A potem koleją do Nowonikolajewska. Janeczko, no bez smutnej minki. Przecież wkrótce będziemy wszyscy razem. Ty, Zosia, dziadzio, Stefan, ja i całą paczką. Jazda do Polski. Daj to Boże. Pokażę, jak u nas tańcują. No? Józek, zgaduj się. Polek, naszego! Policja nie może sobie dać rady z tym. Piórun także rany boskie. Tak, tak. A może by zawiadomić porucznika? No, mamy rozkaz tu na niego czekać, więc co? A, Ziunciu. No wiesz, strzelają. Co ty mówisz? A co? Ta to pacjer nie duchnu. Tam mi wyrwał zdrowego zęba. A te mi dali boli. A potem, rozumiesz, zaczęli strzelać. I już nie było czasu. Porucznik Winiarski jest? Nie ma, panie rotmistrzu, jeszcze nie wrócił. To skoczcie do pana porucznika i powiedzcie, żeby natychmiast wracał z bronią. Rozkaz, panie rotmistrzu.
czekać tu na mnie aż do dalszych rozkazów. Tak jest. Władku. Słucham. Taka jestem niespokojna. Dlaczego Stefana jeszcze nie ma? No przecież wiesz, że pojechał po broń. Lada moment przyjedzie, no nie ma się czego denerwować. No a ta strzelanina? Głupstwo, no niech sobie strzelają. Cóż to nas obchodzi, nie nasza sprawa. Stiopa, co ty tu robisz? Nieszczęście. Po waszym odjeździe. No? O Boże, ty mój Boże. No mów, mów. Ja z Zosi ledwo uciekł. A pan Matuszewskiego... Milcz. Co pan Matuszewski? Janina Matwiejewna, ty już nie masz po co wracać. Zabili! Zaprowadź ją do pokoju. No tak, ja już wam больше не нужен. О, як спи, малютка. Ну, прощай, пан Владик. А пильнуй ей, як око в голове. Mama zaraz przyjdzie. Mama poszła do siebie na górę, do pokoju. Chodź mi do niej. Nie możemy, bo widzisz, Wladzio był bardzo niegrzeczny i mamusia powiedziała, żeby Wladzio tutaj siedział za karę. Tak, za karę będzie Wladzio siedział. O, ale my się będziemy bawić z Zosieńką, dobrze? O, to jest zabaweczka dla Zosieńki. No kręć dobrze. No. Prawda, jak ładnie gra? Do mamy. Zaraz, Zosieńko, pójdziemy do mamy. Bo im tak wesoło. Zęby bolą. Znam ten ból. Ladek, długo tak będziemy siedzieli bezsennie? Czekamy na rotmistrza.
Kto tam? Pożyć. Gdzie jest porucznik? Na rozkaz. Ilu pan ma ludzi? 32. Musi pan ruszyć natychmiast. Wasz oddział jest uzbrojony. Nie ma na co czekać. Nie wiadomo, co będzie jutro. A pan, panie rotmistrzu? Ja zostanę. Ja tylko zbiorę resztę ludzi, ruszę za wami. Więc już nie na Sławgorod. Nie. Cała linia Irtysza jest obecnie zajęta przez czerwonych. Będziecie musieli dostać się do linii kolejowej przez step kołundyjski. O, tu. Potem trochę na północ. No to droga bardzo ciężka, ale niestety jedyna. Najbliższą stacją kolejową będzie Barnaul. Stamtąd pojedziecie wprost do głównej magistrali. Zrozumiano? Tak jest. Przygotowałem dla was sanie. Przez miasto przeprowadzi was ten człowiek. Pan tutejszy? Nie. Jestem tu od 5 roku. A to pan z partii. Tyś, bracie, jeszcze koszulinę w zębach nosił, jak my na kozaków w Warszawie, na placu Grzybowskim. Te papiery odda pan w dowództwie wojsk polskich w Nowonikołajewsku. Rozkaz. Żonę i dziecko może pan wziąć ze sobą. Szczęśliwej drogi. Пойдем дальше, здесь никого нет. Thank you.
хорошо и погоды понимаешь. Нужно идти на наше село. Пурга будет. Степан, zbliża się śnieżna burza. Musimy ją przeczekać w wiosce u Kirgizów. Jak tam? Wszystko w porządku. Rozlokowałem chłopaków w czterech chalupach. Dobra jest. A Kirgizi nie opierali się? Nie, dałem im trochę żywności. Wdzięczni, ty nie masz pojęcia. Przecież to bractwo zdycha z głodu. On z Haliny ma wiarę, że dobra, on z Haliny. 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 Дюнчу, ну, ты видишь, тен киргиз мувил, что та фурга может подпасть тыдень. Что ты мовишь, ага. Так долго? Да. Ты, а то-то есть фурга. Ну, та бужа снежная. Целые рочки. Ладно, где мы выглядали, брат. Как так долго. Хат, брат, что мне болел зеночку. Раз не вижу, который мне дом болел. А который тебе болит? Я уже не вижу, который мне болит. Всички мы болим, ну. И помысли, братцы, что я в Львове, обок мне чистан артмету, разумеешь? Там мог бы харатать всички зембы. То тут мне так, братцы, болит, я не мог бы чимать. А дай мне попер, мне так зембы болит. Чунчик, соба. Так, соба, 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 а там? Ну, че тось руша? Ну, то то. Знаете же люди, кипсно заглядом поручили. Panie poruczniku! Co? Znowu zęby bolą? To zęby też, ale jacy ludzie idą! Stoj! To idiot! Jaki jest twoi? Stop jak wędrzelą bez komendy! Polacy! 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 Wy dokąd? My do Wojska Polskiego, do Nowonikolajewska. My też. Porucznik Stefan Winiarski, naczelny 30 ludzi. Roman Kłosowicz, student. Jest nas 12. Grola Wojciech, technik. A dentysta? Nie, budowlany. Oj, to szkoda, to szkoda. Chodź, Zosieńko. A teraz pokażę ci jedną z najładniejszych ulic Warszawy. Krakowskie Przedmieście. Widzisz? To jest pomnik Kopernika. A kto to jest pan Kopernik? Pan Kopernik to jest, właściwie był, jakby jej to wytłumaczyć. No bo ja wiem. To jest, to był taki pan, co to wymyślił, że Ziemia kręci się naokoło Księżyca. To jest ten Księżyc naokoło Słońca. Nie? No ale coś tam pokręcił, prawda? W każdym bądź razie to był bardzo mądry Polak. No a teraz pokażę ci drugi pomnik. Tu sto... Gdzie jest Paskiewicz? No stańże któryś za Paskiewicz. Kto by chciał być Paskiewiczem? No to jest pan Paskiewicz. O, to nie jest żaden pan. To był... Świnia. Chodź dalej. A dalej, Zosieńko? Idąc w stronę Placu Zamkowego, stoi Adam Mickiewicz.
On już nie żyje, ale kiedy żył, to napisał bardzo dużo ładnych wierszy. Pan Tadeusz, Powrót taty. Ja to umiem, tatuś mnie nauczył. Tak? No to powiedz ten wierszyk. Dobrze. Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszyscy razem. Za miasto pod słup na wzgórek, tam przed cudownym klęknijcie obrazem, zmówcie pobożnie paciorek. O rany! Ładek, to już ja do końca wiersza będę króla Zygmunta udawał. Nie ślęcem dleją. Jutro idziemy w drogę bez względu na pogodę. Jutro? No, bo inaczej nam nie wystarczy żywności do Barnału. Ej, idzika siuda. Zawtra jedziemy dalsze. Karasie. A za mi. Ale ma sama nikt sam machali simi, nie będzie machali rusy, machali, nie ma nego lusy. Co? Jok. Jok? No bo tam sędzia, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Felek, mam do ciebie prośbę. Musisz napisać mi wierszyk. Wykombinowałem nową zabawę. Polega ona na tym, że tak, wszyscy siedzimy tak w kole i jeden na drugiego, coś ty tu napisał, koniec. Czyś miałeś pisać pamiętnik aż do powrotu do kraju. A ty już skończyłeś, bracie?
broni, on tu kradnie! Do broni! Dziękuję. My już nawet dentysta nie pomoże. Zwariowałeś? No, stan. Nie będziemy przecież na ciebie wszyscy czekać. Idziemy. Dosyć. Nie chcę iść dalej. Ja już nie mam sił. Ja chcę jeść. Jestem głodny. Uspokój się. Wszyscy jesteśmy głodni. Musimy jak najprędzej dojść do toru. Co? No tor, pociąg, kolej. Chodź. Nie chcę. Nieprawda. Nie ma żadnego toru. Kolei! To wszystko kłamstwo! Kłamstwo! Ja mam tego dosyć! Wracajmy! Chcę zobaczyć dom, ludzi! Nie wytrzymam dłużej w tych śniegach! No wstawaj! Wstawaj! Ja pójdę! Ja pójdę! Ja pójdę! Ja pójdę! Nikt mnie nie zmusi! Zabiję każdego, kto każe mi iść! Zabiję! Jeśli uważasz, że śmierć któregoś z nas pomoże ci, strzelaj. Dobrze. Cicho, popłacz dzieciaki. Zmęczył się mały i zaraz strzelać. Koniec. Wydaje mu się, że wszystko w porządku, że wszystko dobrze. Popatrz na nie. A gdyby oni myśleli tak samo, i chcieli popełnić to samo. To co by było? Albo ci, co ze mną szli w 5. roku, albo ci, co się skrywali po lasach w 63. Zawsze. Rozumiesz, Szczeniaku? Zawsze Polak stał na swym posterunku. Grunwald czy Maciejowice. Samo Sierra czy sam Domingo. Zawsze. W tym stanowisku. Rozumiesz? A więc zaciśnij zęby, Szczeniaku, i rób swoje. A teraz... Thank you.
Pociąg. Czerwoni. Chłopcy, do lasu! Za późno. Zauważyli nas. Ładuj broń. Mało nas. I diablo pomęczeni wszyscy. Tak, krew, żebym ja umiał po rosyjsku. A co by to pomogło, panie poruczniku? Mielibyśmy pociąg. Ja poprowadzę pociąg. Ja się na tym znam. Ale kto? Ja! Ja też mówię po rosyjsku. Nie, ale ja najlepiej do nich przemówię tak, z wiglem. Towarzyszy! 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 Towarzyszy, wy kuda! My na Barnaul! Nami. Czerwoni czekają tu na posiłki. Nie ma czasu do stracenia. Ja ich zagadam, a wy do roboty. Moc, ja pouczył pismo. Od Maskowskiego. Rewolucjonnego komiteta. Siem. Armia Kauczaka rozbita. Kauczak azorno bieżał. Do okończatelnej pobiedy. Hej, towarzysz, idź posłuchaj, co studentom rozkazywaj. Interesne nowości. Noc taka ciemna już.
przed zamkną ślepym zajączek, swe śmietanie, kolany z linką, z buraczkami, kartoflami. Zjadłbym. I słoneczko jasne od dawna już śpi, więc dziecina zaśnie kochana. Jutro rano wstaje zajączek. Ja mam też córeczkę w Krakowie. Zacznie się zabawa od rana. Śpi, ma dziecino, oczki zmruż. Noc taka ciemna już. Kto tu? Czerwoni czy biali? Kto? Poczekaj. Kto z nich? Krasny jest? Krasny. Byli. Drabili. A biały je? Biały je byli. Drabili. A słuchaj. Nikogo nie ma. Stefan, wiem wszystko. U kupca Trofimowa jest patrol oficerski. Biały, musimy tam pójść. Za wszelką cenę muszą nam dać jeść. Co ty wygadujesz? U jakiego kupca? No w miasteczku, nie rozumiesz, tu o dwie wiorsty od stacji jest miasteczko i tam są biali. Hajda, hajda, śnieg puszysty, noc marozna jak wam. Świeci niecia cierebrysty, zapalaczka w dwa nober. Czerw jelenia, laskawo w glasa gledzi. Thank you.
Вот нахал! Morowy chłop z tego Moskala. Dostaniemy prowiant. Wydać prowiant na 40 człowiek. Słuchaj, wasze wysoko blagorodzie. O, bracie. Stefan, ja już będę jadł. Ja nie wytrzymam. Jest, jest. Ale, bracie, ten żart. Nie, żarcia to ja mam dwa razy. Tyle jeszcze uniósł. Ale się chłopaki... Stójcie! Co? Stójcie! Stójcie! To prawda, coście w miasteczku mówili o polskim wojsku? Prawda, a bo co? My idziemy do Nowonikolajewska. To my z wami, my Polacy. Jest nas trzech. E, chłopcy, no chodźcie. Polska rzeka jest Wisła, nie Wolga, bracie. Prawda? Wisła, Wisła, ma kradyna. Hej, słuchaj tam, chłopaki, ja wam zaśpiewam. Wisła, Wolga, obcy pan, polski żołnierz zawsze pan. Co ja wiem? Dobrze mu czy źle, z niebezpieczeń sobie drwi, bo ze śmiercią jest na ty. Co ja wiem? Żołnierz co się zwie, a gdy czasem z pustym brzuchem, ale mocny duchem, spotka w drodze śmierć kostuchę, to jej mówi tak. Serwus stara, chcesz mnie znieść, ale przedtem palcie sześć. Co wie ja? Ciebie trafi szlak. Co gdzie ja? Ciebie trafi szlak. Co stary? Zabrakło wody w parowozie. Chłopaki, wyłazić. Dajcie troszeczkę. Tak, do małego śniegu. Dobra, dawaj. Podajcie, żeś tam prędzej jest. Podaję. Ostrowski, żywiej, żywiej, Ostrowski. Idźcie sprawdzić tor. Rozkaz. Niedługo pojedziemy, co? No czego stoicie? Już niedługo do Barnaulu, co? No, może piecyk ci potrzeba. Panie poruczniku, na całą wiorstę tor zerwany. No? Tor zerwany. No i co teraz będzie? Chyba by saniami na przełaj przejechać. Ale skąd wziąć te sanie? W miasteczku znajdziemy, tamtego nie brak. Tak, to jest jedyne wyjście. Wracamy. Jak to wracamy? No wracamy do miasteczka, gdzieśmy byli. To po cośmy taki szmat drogi robili, co? Półtora dnia w jedną stronę, a teraz znowu z powrotem półtora dnia? To przecież możemy śmiało iść pieszo, a nie... Nie pyskuj! Jak porucznik powiedział wracamy, to wracamy. Rozumiesz? Trudno. W wojsku nie mówi się trudno. W wojsku mówi się rozkaz. Rozkaz. Idę po sanie. Przygotuj wszystko do drogi. Porowane. Wracaj prędko.
Mój Boże, takim trudem zdobyty pociąg trzeba opuścić. I znowu będziemy szli, szli. Nie, będziemy jechali saniami. Elegancko, po pańsku, po królewsku, wygodnie, aż do samego Barnaulu. Coś długo porucznika nie ma. Chłopaki, idziemy do miasteczka. Jazda! Nigdzie musicie znaleźć porucznika. Prędko! Już! Lecić! Leć tam! Mamo! Mużyki! Wszystkich ubili! Ach, cholery, psiakra, w konie zabrali! No co, znaleźliście? No! Gdzie? Gdzie oni są? Nie ma ich nigdzie! Naszych chłopaków nigdzie nie można znaleźć. Nie znajdą. Co ty wygadujesz? Potopili wszystkich. Coś ty zwariował? Skąd wiesz? To znalazłem przy rzece. Czyje to? Bożego poruczniku.
видели, удрали. Все от нас забрали, все забрали. Слышите? Все забрали. Все. Всенде хлопцы руша. Палю, мордую, а мы тут, мы здесь пешу, я тебя увидел. Может, мялась рация? А, ну что, я рация. Володька. Володенька, деточка, спи, спи, Володь. Болит, Володька. Нас били мужики прикладом. За что? За что? Володька, пойдем домой. Poszedł naprzód. Naprzód? Dokąd? Do porucznika utopili. Może by ich jasne pieroni. Władku, ty coś ukrywasz przede mną? Nie trzeba było wracać. Wszyscy byli wycali. A ta co, ze wszystkich stron ciągną czerwoni. Swoich wyżynają. Posłuchaj tych, uciekli przed nimi. To z nami się też nie będą cackać. Wszystkich wyrżną, potopią jak tamty. Milcz! Nie będę milczał! Gdybyście mnie wtedy byli posłuchali, to nie zginąłby porucznik! To nieprawda! To nieprawda! To nieprawda! Stefan! 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 Gienek! No? Weź kilku chłopaków ze sobą i leć za porucznikowym do miasta. Ja... Zbiorę resztę ludzi i podążę za wami. Chodźcie, chłopaki! Chodź, chodź! Ja obejmuję dowództwo! Wszyscy do swoich wagonów po rzeczy! Idziemy przez miasteczko! Kierunek Arnołów! Marsz! Jazda! Żywo! Dam ciebie. Ваше императорское величество, мы победили! Степку! Степку! Степку!
Żyje, żyje, żyje. No, a ty czego tak siedzisz? A co się mam spieszyć? I tak nie zdążymy uciec. My pieszo, a czerwoni konno. Dogonią nas. A czy tu, czy tam nas. To wszystko jedno. Dogonią. No chyba, że masz u nich taką protekcję, że ich zatrzymasz. Stary, pokażcie mi, jak się prowadzi pociąg. Po co? No tak, chcę wiedzieć. Teraz? Gdy wszyscy opuszczamy pociąg? Kto wie, co tam będzie jeszcze. Rozumiem. Chcecie czerwonym oczy zamydlić. Chcecie, żeby oni myśleli, że my wszyscy jedziemy tym pociągiem. Przypuśćmy. Dobra myśl. A tymczasem nasi zdążą im się wymknąć, tak? Tak. No, pokażecie? Nie. Dlaczego? Przecież pociąg musi jechać. Musi. No więc? Ja go poprowadzę. Starik, ty drogę na Barnaul znasz? Mają. Ty pokażesz nam drogę? Ładno, pokażę. Ostrowski, ty poprowadzisz cały oddział. On ci pokaże drogę na Barnaul. Dobrze. I zaopiekuj się dzieckiem. Idź. Ty tutaj, Zosieńku, posiedź, a ja pójdę po rzeczy. Zabaweczki mi przynieś. Mamusiu? Mamusiu? Jak to dobrze, że te chłopy do nas saniami uciekli. Człowiek nie będzie potrzebował nosić do wołu. Jo! Kaczmarek! Oddacie to w Warszawie. Podwal 7. Jak? No idzie. Ja też oddałem swój zegarek. Panie Wojciechu, siadamy do tego wagonu, bo tu jest karabin maszynowy. No dobrze. Szkoda, że tylko jedna ta sztuczka. Maszynowy. Ja się na tym nie znam. Ale ja. Tak? Ja też. A ty co tu robisz? Ja z wami. Tyś tu,
oszalał. A przecież my idziemy na pewną śmierć. Ja z wami. Jazda! Za oddziałem! Marsz! Stary! Odjazd! A gdy czasem z pustym brzuchem, ale mocny duchem, spotkasz w drodze śmierć kostuchę, to jej mówisz tak. Serwus, stara, chcesz mnie zjeść, ale przedtem palcie sześć. Co, gdzie, jak? Niech ją trafi szlak. Maszynka w porządku. Zuśka! No, gotowe. A może... Co? To dziecko z nami na śmierć? Skacz! Servus, chłopaki.
gdy stoimy z bronią w ręku pod polskimi sztandarami, nie wolno nam zapominać o tych, którzy nie doczekali tej wielkiej chwili. O tych, którzy oddali swe życie za ojczyznę. Cześć pamięci bohaterów!